Ja tylko przypomnę, że gdy jej kandydatura stanęła w Parlamencie Europejskim, no to przypomniano, że toczy się śledztwo z czasów, gdy była, bo ona była, przeszła ze stołka ministerialnego, czyli szefowej Bundeswehry, do na stołek szefowej komisji. I pokazano, że w latach 2013-19 bez przetargów na doradztwo rozdała znajomym królika 178 milionów euro. I powołano komisję śledczą w Bundestagu i ona się przyznała. I słusznie pan redaktor mówi, że powinna już za to odpowiadać karnie. No ale wiemy, że to jest przypadek wszystkich praktycznie szefów Komisji Europejskiej. Przypomnę, że jej poprzednik miał sprawę za tak zwane LuxLeaks. Gdy był premierem swojego kraju, to stworzył raj podatkowy, aby odciągać inwestorów z innych krajów, żeby nie płacili tam podatków. A on jako szef komisji miał walczyć z tym procederem. I był postawiony pod pręgierzem, musiał się tłumaczyć w Parlamencie Europejskim i było postawione wotum nieufności dla niego. Jego poprzednik, José Manuel Barroso, miał również zarzuty. Była specjalna debata, na której się tłumaczył i było głosowanie w sprawie jego odwołania. Ja również głosowałem za odwołaniem pana Barroso, bo przekazał swojemu przyjacielowi Latsisowi dotację, a sam jako szef Komisji Europejskiej, no właśnie przekazywał te dotacje dla niego, a sam korzystał z jego usług, spędzał wakacje na jego prywatnym jachcie. No więc pani von der Leyen tutaj nie jest wyjątkiem, ale pan redaktor też dotknął ważnej sprawy, nie wymieniając nazwy firmy, nie wiem nawet dlaczego, ale ona po prostu zakupując w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej tak zwane szczepionki za miliardy euro, robiła to sama i osobiście. I potwierdzeniem są te znikające SMS-y. No i tutaj chwycono ją tak naprawdę, gdyż według unijnego prawa decyzję podejmuje cała Komisja Europejska, a nie pani von der Leyen. Wobec tego złamała przepisy. I dlatego ona kasuje te SMS-y. Przypomnę, że znany gangster w Stanach Zjednoczonych, który zabijał ludzi, Al Capone, nie poszedł do więzienia za to, że ich zabijał, tylko za podatki. I tak samo tutaj. Ona też przekazała firmie, gdzie był zatrudniony jej mąż, 320 milionów euro. I jeśli mówimy o jej skazaniu, no to trzeba powiedzieć, że to już się toczy. W Belgii ma proces, jest wniosek do sądu w Liège. I my, ja mam nadzieję, jako europosłowie po prostu dopilnujemy tego. To nie my będziemy ją łapać i stawiać zarzuty. Te zarzuty już są. My chcemy tego dopilnować i oczywiście wyrzucić ten zielony ład do kosza. I to naprawdę ma realną szansę. Tylko trzeba dać szansę kandydatom z list Konfederacji, bo tej formacji najbardziej obawia się von der Leyen i w spotach wyborczych jest jej głos, jej wizerunek i jej trwoga pokazywana, jak mówię, przez te formacje.